Witam na kanale Golden Voice, a dziś odcinek specjalny w związku ze specjalnym wydarzeniem, jakie odbyło się 20 czerwca, a konkretnie akcją z udziałem dzieciaków i młodzieży z The Voice Kids, pomagającej śpiewając malutkiej istotce, która jest chora i potrzebuje pomocy. Bardzo szlachetna akcja, w którą ja też się włączam i może parę osób więcej dzięki temu o tej akcji usłyszy. I usłyszy przy tym śpiew naszych uzdolnionych młodych rodaków. Kilku z nich pamiętam z The Voice Kids, a nawet bardzo im sympatyzuję, ale wszyscy śpiewają super. Jak chcecie posłuchać w całości, zachęcam, link do kanału w opisie. Jest to akcja charytatywna, aby wspomóc małego Wojtusia, który ma tylko 2 miesiące i ma złośliwy nowotwór. Aż łzy kręcą się wokół. Całkiem niedawno odszedł z tego świata nasz malutki sąsiad, który miał tylko 4 latka, też na nowotwór. Dlatego gdy macie możliwość pomagania w takich sytuacjach, to nie żałujcie grosza. Link do zbiórki w opisie. Dzieciaki fajnie zaśpiewały na tę okoliczność, a ja teraz wrzucę kilka fragmentów. Może sam coś zagram, ale nie wiem, czy mi wystarczy czasu. Posłuchajmy. Czasem się sparzę, od święta odważę się chcieć czegoś naprawdę. But some of us don't know why I was standing. Została mi tylko melodia. Jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój próg, miły. I'll take the pain, give me the truth, me and my heart will make it through. Time, everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that yet? Pray you in the love tonight. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Wspaniałe wykonania i szczytny cel. Przypominam, był to koncert dla Wojtusia. Link do zbiórki w opisie. Do usłyszenia. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie.